Polisemantyczne słowo hate. Krzysztof Sarnecki, Quest for English. Wiadomo, że wolelibyśmy myśleć i rozmawiać o miłości, czyli o słowie love. Na to na pewno też przyjdzie czas. W tym filmie powiem o słowie hate, które może nie ma tak wielu znaczeń jak inne słowa polisemantyczne. Jednocześnie ma kilka, o których warto wiedzieć. Taka ciekawostka, otóż słowo nienawiść, a to jest właśnie nienawidzić, to jest słowo, główne znaczenie słowa hate, W języku polskim powstało w ten sposób, iż w staropolszczyźnie mówiło się, że odwiedzić kogoś, to jest nawidzieć kogoś. I w pewnym momencie yy, pisało się to oso osobno nie nawidzieć kogoś, czyli nie odwiedzać kogoś, nie widzieć się z kimś, a to wynikało w pewien sposób, delikatna y, 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 paralela, y, że nie widzę się z nim, bo nie chcę, bo i tak dalej. I tak powstało słowo nienawidzić. To, jeżeli chodzi o język polski, ale oczywiście to nie jest nasz główny temat. I hate it, znaczy nie znoszę, nienawidzę. Może to oznaczać także Różne inne znaczenia w języku polskim, które po prostu kojarzą nam się ze słowem odraza, obrzydzenie, i tu w związku z tym podam kilka słów, które w języku angielskim są synonimami dla słowa hate, a później rozwinę samą kwestię słowa hate. Posłuchajmy takiego zdania: They were rivals who bitterly loathed each other. Co przetłumaczymy jako byli rywalami? They were rivals, who bitterly, którzy czuli do siebie odrazę. A bitterly loved each other. To wyrażenie bitterly loved oznacza z taką ogromną odrazą, byśmy przetłumaczyli, a więc słowo love. To jest odraza, która też jest kojarzona właśnie z tym uczuciem nienawiści, odpychania, niechcenia, nieznoszenia czegoś, niecierpienia czegoś, bo z tym będziemy kojarzyć słowo hate. Nie cierpię, nie znoszę, nienawidzę, brzydzę się. Love. Rzadziej używane słowo. Posłuchajmy zdania, w którym użyję następnego synonimu do słowa hate. She detested living in the city. She detesting living in the city. Tu przy okazji przypominam słowo living. Życie, nie living, bo by oznaczało opuszczanie, wyjeżdżanie. She detested. To detest something oznacza brzydzić się czymś. To test something to jest testować coś, próbować. No i tak detest to tak nam się kojarzy negacja do testu, prawda? Że ja nie chcę testować, czyli brzydzę się. E, oczywiście jest to bardzo luźne tłumaczenie, ale chodzi o takie w naszym języku polskim logiczne powiązanie. Posłuchajmy jeszcze raz tego zdania. She detested living in the city. Nie znosiła mieszkać w mieście. I popatrzmy się. Możemy też powiedzieć she hated living in the city. Czasownik to hate, hate. Hated, hated jest czasownikiem regularnym, także dodajemy naszego etka w drugiej, trzeciej formie. Ale słowo hate to jest nienawiść. Będziemy sobie jeszcze o tym mówić. Posłuchajmy jeszcze jednego słowa, które jest synonimem do słowa nie cierpieć, nie lubieć, nienawidzić. I posłuchajmy. She was despised as a hypocrite. Nie lubiano jej jako hipokrytki. No i tutaj mamy słowo nie lubiano jej. Despised oznacza ona była pogardzana. Czy słowo nienawidzieć i pogardzać to są to, to, te słowa, czy one są bardzo bliskie? No, będą sytuacje, w których pogardzanie to pogardzanie i nienawiść, nienawidzenie to nienawidzenie, ale w wielu y, zdaniach, w wielu kontekstów będziemy mogli to wymieniać, prawda? Na zasadzie takiej, że y, czy, 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 czy po prostu traktować wymiennie na tej zasadzie, że pogardzania, po, po, pogardzano nią, w związku z tym też nie znoszono jej, prawda? Nie, ktoś jej nie cierpiał. I tutaj ten synonim bardzo ładnie się nakłada. A więc mamy love, mamy despise a, i mamy detest. Teraz pojawia się słowo hate jako nasz główny temat ponownie. Najbardziej znane zdanie, w którym ktoś wyraża w języku angielskim emocje o kimś, że go nie znosi, że go nienawidzi, słowo nienawidzi jest bardzo silnym słowem. Słowo nie znoszę go, no jest lżejszym w swoim ciężarze gatunkowym. To zdanie brzmi następująco. I hate his guts. I hate her guts. To znaczy nienawidzę go. Ale dlaczego tam się pojawia to słowo guts? Słowo gut w języku angielskim ma różne znaczenie. I też jest słowem polisemantycznym, a więc y, upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, co po angielsku zabrzmi We are killing two birds with one stone. Ubijamy dwa ptaki jednym kamieniem. Słowo gut w tym wypadku oznacza I hate his guts. Nie znoszę go, czyli nie znoszę tego, co reprezentuje. Nie znoszę jego jako osoby, jego wnętrza, jako człowieka. Dlatego to gact to są te wnętrzności, ale rozumiane w tym wypadku nie od strony fizycznej, tylko właśnie od tej strony psychicznej, od strony systemu wartości, od strony charakteru itd. I tak się mówi. I hate his guts, nie znoszę go, nienawidzę go. Różne znaczenia, różne informacje. Być może chcesz teraz notować to, o czym do Ciebie y, mówię. Nie rób tego. Na ekranie widzisz w tym momencie link do bezpłatnych materiałów, które sobie możesz ściągnąć, i tam masz podane te przykłady, podany opis. I nie tylko, bo masz także link do innych materiałów, które mają niezwykłą siłę. Jeżeli chodzi o ciężar gatunkowy, merytoryczny, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, skorzystaj z tych dwóch linków, one są zupełnie bezpłatne, a jednocześnie będziesz mógł mogła powtórzyć sobie to, o czym ja teraz mówię. Oczywiście zapraszam też do komentarzy pod filmem, jeżeli masz jakieś uwagi, masz jakieś znaczenia, masz jakieś pytania, a o których Ty e, e, mówię o znaczeniach, mógłbyś się e, e, z nami podzielić czy którymi się podzielić i pytania, które chciałbyś zadać. A my wracamy do niestety no, takiego trochę nieprzyjemnego słowa, jednakże jakże w życiu często praktycznego, a przynajmniej możemy sobie czasami powiedzieć z uśmiechem, no odsłuchujemy to słowo w filmach yy, i w różnych innych sytuacjach. Powiedziałem o słowie guts, że jest to słowo polisemantyczne. Jest takie zdanie, które także jest bardzo popularne. He's got guts. He has got, to jest skrót, he's got guts. Co to oznacza? On ma odwagę, a więc guts będzie to słowo rozumiane także jako odwaga, jako śmiałość do czynienia czegoś. A więc mamy dwa zdania. I hate his guts i his got guts. Tak a propos, jeszcze ciekawostka, jeżeli mówimy o polisemantyce, słowo guts oznacza także treść książki. Bo to są wnętrzności, to jest wnętrze, to jest zawartość. Ale to tylko jako ciekawostka. Wracamy do naszego słowa hate. A teraz kilka przykładów użycia słowa hate, wyrażenia, które są bardzo praktyczne. Posłuchajmy. With this love-hate relation, how will the two reconcile? Posłuchajmy jeszcze raz tego zdania. With this love-hate relation, how will the two reconcile? Z tym związkiem opartym na miłości i nienawiści. Hate, love, love, hate. Love, hate relation. Jak tych dwojga pogodzi się ze sobą? Jeszcze raz, with this love, hate relation, how will the two reconcile? The decision led to Henry receiving hate mail. To znamy, to to jest hate mail. Ta decyzja doprowadziła do tego, że Henry dostał nienawistne e-maile. A więc, kiedy mówimy tutaj o połączeniu hate mail, hate love relation, słowo hate zaczyna nabierać pewnego znaczenia. Hate mail to jest taki mail, który zawiera a, słowa nienawistne, obraźliwe, niegrzeczne, dyskryminujące itd. Posłuchajmy następnego przykładu. Education is also seen as being a tool against hate speech. Hate speech, mowa nienawiści. Słyszymy to wielokrotnie w naszym języku polskim. Hate speech, mowa nienawiści. Posłuchajmy jeszcze raz tego zdania. Education is also seen as being a tool against hate speech. Edukację postrzega się także jako narzędzie przeciwko mowie nienawiści. I tu zwróćmy uwagę: education is also seen, is seen, strona bierna. Jest widziana, jest w tym wypadku postrzegana. I ostatni przykład. All four were charged with hate crimes. All four, wszyscy czworo. Where charged zostali oskarżeni, charged with hate crimes. O przestępstwa na tle rasowym, z nienawiści do rasy, pochodzenia, itd. Hate crimes. Ale jest także bardzo pozytywny sposób życia słowa hate. Posłuchajmy takiego zdania. I hate bothering you, but would you mind moving your car? I hate bother, bothering you. Co to znaczy? To jest tak, jakbym po polsku, oczywiście takiego zwrotu nie ma, nienawidzę zawracać Ci głowę, czyli nie lubię tego momentu. Jest mi przykro, że zawracam Ci głowę. Tak moglibyśmy przetłumaczyć. tłumaczyć. Albo bardzo przepraszam, że zawracam głowę, ale czy mógłby Pan przesunąć samochód? Posłuchajmy jeszcze raz. I hate bothering you, but would you mind moving your car? I hate bothering you. Bardzo ładny i częsty zwrot. To słowo hate nabiera w tym momencie takiej siły, jak ja bym chciał podkreślić, że jest mi przykro, że to robię, jednocześnie z jakich względów to jednak robię, prawda? Kolejne zdanie, już ostatnie dzisiaj. I hate to say it, but I don't think he has much chance of winning. I hate to say it. Jak to przetłumaczymy? Z wielkim żalem i hate to say it. No nie powiem, nienawidzę tego, że to mówię, ale I hate to say it. Będziemy tłumaczyć jako z wielkim żalem to mówię, ale nie sądzę, by on miał wielkie szanse na zwycięstwo. I hate to say it, but I don't think he has much chance of winning. Oczywiście proponuję, aby częściej używać słowa love. Ale póki co. I hate to let you know that I'm done with this lesson today. Krzysztof Sarnecki, Quest for English.